Subaru Impreza WRX STI. Słysząc tę nazwę, kojarzycie zapewne rajdowe odcinki, rywalizację z Mitsubishi Evo lub też po prostu takie oto auto ze skrzydłem, choć tutaj mamy zwykłego WRX-a. Jednak Lancera Evolution od pewnego czasu już nie ma, a Subaru zdaje się odchodzić od wizerunku niegrzecznego auta ze spoilerem. Pytanie brzmi, ile w tym wszystkim pozostało dawnego ducha marki? Nowa generacja auta budzi kontrowersje, choć trzeba od razu przyznać, że na pewno mniejsze niż poprzednia, nazywana w pewnych kręgach Lanosem. Zmiana podejścia producenta do modelu powoduje, że wybierać możemy spośród dwóch poziomów wyposażenia – Sport i Exclusive. I w przypadku tego drugiego pewne udogodnienia łączą się z brakiem skrzydła na tylnej klapie. Nie do pomyślenia przy poprzednich generacjach. Z drugiej strony Subaru wycofało się z koncepcji Imprezy STI jako hatchbacka, która nie do końca trafiła w gusta fanów. To się ceni. Największej zmianie uległa jednak nazwa. Od teraz model ten nie jest już Imprezą, a po prostu Subaru WRX STI. Czy to dobrze? Raczej nie. Przykro robi się na myśl, że w tej chwili jedyna Impreza to ta, która jest SUV-podobnym kompaktem. Powody do smutku na tym jednak się kończą, bo nowa generacja STI to nadal szalenie dobry samochód. Definiując maszynę dającą frajdę z jazdy, śmiało możecie wskazać Imprezę, czy też WRX STI. Nie jest to żadne odkrywcze stwierdzenie, ale uwierzcie mi, że prawdziwe. Brutalna skuteczność napędu równa się świetnej zabawie. Źródłem tej piekielnej mocy jest 2,5-litrowy silnik Boxer, produkujący równe 300 koni. Napęd na 4 koła pomaga rozpędzać się do setki w 5,2 sekundy i rozwinąć nawet 255 km na godzinę. Czym byłby sportowy samochód bez odpowiedniej skrzyni biegów? Zapewne niczym. Skok lewarka jest minimalny, precyzja doskonała, a każde kolejne przełożenie wbijamy z wielką przyjemnością. Układ kierowniczy stawia przyjemny, spory opór, a na koło kierownicy przekazywana jest masa informacji z kół. Dodajcie do tego świetnie trzymające fotele i zżycie z maszyną wkracza na bardzo wysoki poziom. Turbo pracuje w oldschoolowy sposób. Do 3500 obrotów dzieje się niewiele, ale powyżej tej wartości auto wręcz wyrywa do przodu. Zawieszenie jest twarde jak kamień i w połączeniu ze zmyślnym dyferencjałem pozwala na przemierzanie zakrętów z ogromnymi prędkościami. Jeśli idzie o dźwięk, jest nieco ciszej niż u poprzedników, ale mimo to nie zachęca on do powolnej jazdy. Prowadzenie możemy w pełni personalizować. Oprócz standardowych trzech trybów jazdy, pobawić możemy się też rozdziałem momentu obrotowego. Blokada dyferencjału jest konfigurowalna w super szerokim zakresie. Wchodzimy tu już w bardziej mechaniczne zagadnienia, ale tryb Auto Plus pozwoli nam na lepszą trakcję, a Auto Minus przekaże więcej newtonometrów na tył. Wszystko możemy dopasować też ręcznie. Nie trzeba być jednak kierowcą wyścigowym, aby czerpać z tego wszystkiego frajdę. Każdy, kto lubi jazdę samochodem, prowadząc to auto, poczuje się wyjątkowo. Aby żyć, trzeba pić. Taką zasadę wyznaje 2,5-litrowy Boxer. Koszty zabawy za kółkiem nie będą najniższe, ale w końcu za przyjemności trzeba płacić, czyż nie? Sprawę najważniejszą, czyli jazdę, mamy już za sobą. Wróćmy jednak na chwilę do stylistyki. Zaraz po premierze najnowszej generacji w 2014 roku pojawiły się głosy, że styliści z Japonii zapatrzyli się w Lancera Evo 10. Zmianie nie uległy charakterystyczne elementy takie jak wlot powietrza na masce czy potężne tarcze hamulcowe, które od lat są cechą rozpoznawczą tego modelu. Kwestię tylnego skrzydła już rozstrzygnęliśmy. Tył auta zdobią cztery końcówki układu wydechowego, które wydają z siebie basowy pomruk. Ciekawą sprawą jest, że nowy STI w takiej specyfikacji wygląda całkiem dobrze. Nie przypomina już zabawki dla dużych chłopców lubiących wyścigi, ale zachował całkiem spore dawki agresji. Wygląda po prostu rasowo.
Naturalnie dla pewnych osób brak spoilera będzie dyskwalifikujący, ale nic prostszego, wystarczy wybrać tańszą wersję. Wszyscy szczęśliwi. Wnętrze odmiany Exclusive potwierdza odejście od spartańskiego charakteru auta. Oczywiście nie brakuje tu sportowych elementów, jak choćby podświetlany panel z logo STI, typowe dla modelu zegary, mnóstwo czerwonych akcentów, czy w końcu fenomenalna kierownica. Ale całość sprawia wrażenie świetnie wykonanego, dobrego jakościowo miejsca. Wygodni znajdą nawet takie udogodnienia jak elektryczne sterowanie foteli. Pewnym problemem Subaru jest cała gama nowych rywali. Do niedawna rywalizacja ograniczała się tak naprawdę do zrobienia lepszego auta od Mitsubishi, ale od pewnego czasu czteronapędowe hatchbacki nierzadko przebijają granicę 300 koni. W dodatku auta tego typu potrafią być tańsze. Przyjemność posiadania najnowszej generacji legendarnego japońskiego modelu standardowo dla Subaru w Polsce wyceniana jest w euro. Wersja Sport 46 tysięcy euro, wersja Top 48 tysięcy euro. Najnowszy STI pełen jest nowości. Nowa nazwa, bardziej wyrafinowane podejście do stylistyki, które powinno dać marce nowych klientów, ale najważniejsze jest to, że auto nie zatraciło swojego rajdowego DNA. Jego mechaniczne możliwości są szalenie dalekie, a frajda z jazdy, no cóż, sami widzieliście. Jeśli spodobał Wam się film, to dajcie kciuka w górę. Zasubskrybujcie nasz kanał i sprawdźcie też pozostałe testy. Koniecznie zajrzyjcie na naszą stronę, gdzie znajdziecie dane techniczne i galerię zdjęć.